każdej epoce każdy władca wie, że bez dochodów nie ma polityki. Europa w X wieku. W X wieku doszło do istotnych przemian na całym terytorium Europy. Już wcześniej rozpadło się Cesarstwo Karolingów. Nastąpiły najazdy Węgrów, których dopiero w połowie stulecia zatrzymał Otton I, którego władza w tym czasie umocniła się. Zwycięstwo to ustabilizowało sytuację polityczną. Otton stał się najpotężniejszym władcą i mógł więc marzyć o odtworzeniu dzieła Karola Wielkiego. Został cesarzem i rozpoczął proces chrystianizacji kolejnych plemion w północnej i środkowej Europie. Podporządkował sobie Czechów, spadkobierców państwa wielkomorawskiego. Rozpoczął ekspansję na terytoria Słowian Północnych. W takich też okolicznościach znalazł się książę Mieszko, przejmując dziedzictwo po ojcu. Cesarstwo rzymskie było schedą oczywiście po cesarstwie, które uległo naporowi Hunów i zniknęło w V wieku tak formalnie pod względem prawno-politycznym z mapy Europy. Ale Otton I, który odbudowywał Cesarstwo Rzymskie pod egidą Saksonii, tak można byłoby powiedzieć, tak, bo tam był ten najważniejszy ośrodek, starał się właśnie odwołać do tej dawnej wielkości Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo z czasów Ottona I było właściwie taką specyficzną strukturą, bo nie był to jednolity twór, tak jakbyśmy sobie dzisiaj to wyobrażali, przepraszam za porównanie, jak Unia Europejska, tak, która ma jakąś taką wspólną, jednolitą linię pod względem administracji, stosunków nawet takich prawno-politycznych czy społecznych. To była raczej federacja, którą zarządzał, nad którą sprawował pieczę, czy rządy, trzeba było powiedzieć chyba tak mocno, Otton I. Kluczowe dla niego było jednak koronowanie się na cesarza we Włoszech. To było to signum, to był ten znak, który dawał mu prymat, bo już nie był tylko władcą Niemiec, ale stawał się cesarzem. A kto założył Ottonowi diadem na głowę? Papież oczywiście. I tu mamy drugą siłę, która jest siłą rządzącą duszami, ale również siłą polityczną. Siłą, która w okresie rządów Ottona I, czy Ottona II współpracuje z cesarstwem. To trzeba powiedzieć też wyraźnie. To są dwie siły współpracujące. One mają oczywiście czasami różne interesy, ale ten interes naczelny, czyli rozszerzanie chrześcijaństwa w Europie, jego utrwalanie, jest dla obydwu tych sił bardzo istotny. I one tutaj w tym zakresie współpracują. I to bardzo dobrze widać na przykładzie Mieszka I i jego państwa. Nie używam celowo określenia Polski jeszcze, bo o Polsce wówczas uważam, że bezpiecznie jest nie mówić, tylko o państwie mieszkowym. Cesarstwo było zatem tworem bardzo interesującym pod względem właśnie takiej struktury też politycznej, bo było ono wskroś feudalne. Cesarz Otton I był władcą feudalnym, on był tym, który podporządkowywał poszczególne obszary Europy swojej władzy zwierzchniej i władcy chrześcijańscy, europejscy, którzy pozostawali w relacjach feudalnych z cesarstwem, z cesarzem Ottonem I, no byli zobowiązani wobec niego do posłuszeństwa. To cesarstwo tak funkcjonowało na takiej zasadzie, takiej federacji, w pewnym sensie też państw, które podlegają władzy Ottona I i jego decyzji. I widać to szczególnie w spotkaniach corocznych, które zwykle odbywały się na wiosnę, w okolicach Wielkanocy, na które zjeżdżał Otton I. Takim miejscem spotkań był Magdeburg, czasami Kwedlinburg. I tam zjawiali się wszyscy władcy chrześcijańskiej Europy, składali cesarzowi hołd, przywozili dary, ale tam też regulowano, mówiąc kolokwialnie, załatwiano sprawy sporne, kluczowe. Więc cesarz był takim w pewnym sensie politycznym opiekunem, ale decydentem. On decydował o kształcie Europy, o tym, który z władców osiąga sukces w planach politycznych, które sobie zamierzył, bo on te plany mógł albo wspomóc, albo po prostu je w jakiś sposób storpedować też, chociażby poprzez nieudzielenie pomocy militarnej w planowanych podbojach, albo niewyrażenie zgody na przejęcie władzy nad jakimś terytorium świeżo nabytym,
no, w drodze zbrojnej. Tutaj będziemy mieli przykład oczywiście z końca panowania już Mieszka I, kiedy dochodzi do wojny z Czechami o Śląsk, o Małopolskę i tutaj decyzja, no już nie Ottona I, tak, wówczas zadecydowała o tym, że te terytoria przeszły pod władanie Mieszka I i Czesi przegrali. No to historia późniejsza, ale ona bardzo ładnie naświetla na naszym tutaj obszarze, czyli na ziemiach polskich, jak to w rezultacie funkcjonowało. Otton I Wielki jeździł do Rzymu regularnie, do papieża? Nie, jego wyjazdy nie były regularne. Taki wyjazd odbywał się w momencie, kiedy on jechał na koronację, stawał się cesarzem. To było ważne. To też trzeba pamiętać, że nie była to taka prosta wyprawa. Cesarz nie podróżował sam czy samotrzeć, jak mówimy, ale to była wyprawa dworu. Trzeba było to odpowiednio przygotowywać, zaplanować i co kluczowe, te wyprawy były bardzo niebezpieczne. Więc wprawdzie władcy średniowieczni nazywamy i określamy ich mianem takim dux ambulans albo rex ambulans, byli podróżujący, bo oni podróżując pokazywali, że są, że rządzą, stanowili też zresztą faktycznie prawo podczas takich objazdów, bo uczestniczyli w sądach i no, pokazywali się, jak ludzie średniowiecza mieli zdobyć świadomość, że mają tego konkretnego władcę, czy w ogóle władcy, no musieli go zobaczyć namacalnie, chociaż czasami. To tak to wyglądało, także wyprawa do Włoch była wyprawą wyjątkową i generalnie raczej zdarzała się raz w takim formacie, kiedy władca udawał się na koronację, koronę cesarską. Oczywiście to nie była też taka wyprawa w tą i z powrotem, ona trwała kilka miesięcy, nawet lat. Też trzeba pamiętać o takich faktach jak długość życia, sprawy na miejscu. Cesarz nie mógł sobie pozwolić też, żeby zostawić chociażby no, Niemcy, powiedzmy, tak, czy Saksonię i na długie lata ją opuścić, bo konkurencja nie śpi, a wiemy, że taką konkurencję Ottonidzi mieli i pokazuje to chociażby sytuacja po śmierci Ottona I, też specyficzny stosunek do tych wydarzeń politycznych, na przykład Mieszka I, który poparł konkurenta Ottona II, ale to trzeba o tych wszystkich elementach pamiętać. Ale czy w relacjach cesarz-papież była jakaś podległość? No to znaczy, no była, bo bez sakry papieskiej cesarz ówcześnie nie uzyskałby korony cesarskiej, tak? Gdyby papież się nie zgodził z jakichś względów, no to tym cesarzem by nie był. Już byłaby ta podstawowa trudność. Natomiast to jeszcze nie jest ten moment, kiedy dochodzi do otwartego konfliktu pomiędzy papiestwem i cesarstwem, bo interesy są zbieżne. No przede wszystkim krzywienie chrześcijaństwa, spokój w cesarstwie, to zapewniała silna władza cesarska. Papież nie byłby też w stanie sam kontrolować w tym sensie, że pilnować, może to nie takie adekwatne słowo, ale dbać nad takim w miarę układem sił politycznych spokojnym, który nie powodowałby wielu wojen. Chociaż te wojny oczywiście były, ale tutaj cesarz zawsze był tą siłą, która mogła wezwać tak władców chrześcijańskiej Europy właśnie do Magdeburga na spotkanie, pogrozić palcem, kazać coś zrobić albo zakazać czegoś, tak, jakichś działań politycznych. Więc te dwie siły się uzupełniały, ale jedna bez drugiej funkcjonować nie mogłaby. Z kroniki Tietmara. Wszyscy książęta państwa pragnęli ulżyć wielkiej boleści królowej Matyldy i dlatego, zgodnie z życzeniem i postanowieniem ojca, wybrali jednomyślnie na króla i pana jej syna Ottona, podnosząc do góry prawicę i wołając: niech żyje i wzrasta w potęgę zwycięski król powieki. Następnie wyruszyli razem z nim do Akwizgranu. Kiedy zbliżali się do miasta, wyszła naprzeciw nich cała rada książąt, by ślubować wierność i posłuszeństwo nowemu władcy. Zaprowadziwszy go następnie do tronu monarszego, posadziła go na miejscu jego poprzedników i wśród dziękczynień Bogu królem ogłosiła. W 962 roku król niemiecki Otton I Wielki, uważający się za naturalnego dziedzica wschodniofrankijskich Karolingów, opanował Włochy, po czym koronował się zarówno na króla Włoch, jak i cesarza, choć nie używał epitetu rzymski, który przywrócił dopiero jego syn i następca, Otton II. Święty cesarz.
Miał określone kompetencje, czy mógł wszystko? Tak, nie mógł wszystkiego. Też cesarz nie funkcjonował w jakiejś takiej szklanej bańce władzy. Zawsze cesarz, czy każdy władca jest zależny od otoczenia, od tej grupy, która go wspiera, tak? Od tej siły, którą ma, a która polega na sile panów feudalnych, którzy go otaczają, władcach. Więc cesarz, no, moglibyśmy powiedzieć, mógł wszystko, ale w takich ramach, w których jednak nie podejmował decyzji, które powodowałyby bunty, wrzenia, tak? Musiał rządzić mądrze, jeśli chciał rządzić długo i dbać nie tylko o interes cesarstwa, ale też o interesy tych państw, które były podległe władzy cesarza. Także równie intensywnie musiał się przyglądać sprawom ziem Polski, jak i Królestwu Czech, tak? Czy Czechom, bo to nie mogło funkcjonować na takiej zasadzie, że jeden element wzmocnimy za wszelką cenę, a drugi osłabimy. Cesarzowi chodziło przede wszystkim o zachowanie równowagi, zwłaszcza na rubieżach cesarstwa. Nie mógł dopuścić do wzmocnienia jednego władcy kosztem drugiego, więc to była taka delikatna nić, taki delikatny kobierzyc tkany z bardzo takiej polityki. Czasami ona nie przynosiła pożądanych efektów, ale polityka równowagi, ja powiedziałabym, tak? O to widzimy, dbali kolejni cesarze również. Nie dopuścić do wzmocnienia któregoś z władców, bo będzie to niebezpiecznie, bo będzie to siła, która będzie burzyła porządek. Wyobraźmy sobie mapę Europy i spróbujmy określić zasięg terytorialny cesarstwa. Do Odry, powiedziałabym, na wschód. Obszar, który był pod władaniem Mieszka I czy Czechy, to był taki obszar, który był zależny od cesarstwa. Natomiast samo cesarstwo, powiedziałabym, no do Odry, gdybyśmy mieli sobie tak wyobrazić, tak po prostu, jaki zasięg miało to, tak? Mieszko zdawał sobie sprawę, jak stał na pewno, gdybyśmy sobie tak zwizualizowali, fantastycznie wyobrazili Mieszka stojącego gdzieś na brzegu Odry z tej, powiedzmy, polskiej strony, to on wiedział, że za Odrą to już jest cesarstwo niemieckie. I tam, żeby się dostać, to będzie musiał toczyć wojnę z cesarstwem, więc trzymał się Odry, natomiast jego zainteresowania, jeśli chodzi o podboje, szły w kierunku Związku Wieleckiego, w kierunku Wolina, też nie bez przyczyny, bo tam był ośrodek handlowy, wybitny, bardzo ważny w owym okresie. A Mieszko, chociaż patrzymy na niego czasami tak bardzo romantycznie, był naprawdę pragmatycznym władcą. Im dłużej się mu przyglądamy, w tym sensie takich badań historycznych, to coraz więcej o nim wiemy, mimo że tych źródeł jest niewiele, ale widać w nim bardzo pragmatycznego władcę, myślącego o przyszłości też tego kraju, którym przyszło mu zarządzać, w sposób taki, powiedziałabym, perspektywiczny. Kroniki Tietmara. Otto wychodził cało ze wszystkich jawnych i ukrytych niebezpieczeństw dzięki pomocy Bożej i usilnym staraniom swojej bogobojnej małżonki Edyty. Za jej namową zaczął budować miasto Magdeburg, dokąd sprowadził wśród wielkich uroczystości relikwie męczennika Chrystusowego, świętego Innocentego. To miasto zdobył on i pobudował dla wieczystej nagrody i zbawienia całej ojczyzny. Pomagała mu w tym jak mogła świętej pamięci Edyta. Obdarzona niezliczonymi cnotami, jak to okazały różne znaki po śmierci, przebyła ona wyznaczony jej czasokres życia doczesnego w sposób miły zarówno Bogu, jak ludziom. Europa X wieku to oczywiście Europa feudalna. Feudalizm był systemem zależności pomiędzy panami feudalnymi, seniorem, czyli tym, który był najważniejszym z panów właścicieli ziemi, który miał pod swoją władzą innych, również, no powiedzmy, wysoko urodzonych, tak, czy rycerstwo, ale ta relacja feudalna zasadzała się na podporządkowaniu i podległości. Senior miał swoich wasali, wasale podlegali seniorowi pod względem politycznym, pod względem militarnym, również bardzo często pod względem skarbowym. Oczywiście feudalizm nie był taką jakby jednorodną strukturą. On się różnił od obszarów, na których występował, czy był jak tak przyjętą taką formą relacji, tak? Bo w Europie Zachodniej troszeczkę inaczej ten feudalizm się kształtował. Im dalej na wschód, to też te zależności były inne. Inne w sensie, że nieco luźniejsze.
Feudalizm w wydaniu Europy Zachodniej był takim feudalizmem czasami bardzo restrykcyjnym, czyli wasal właściwie niewiele mógł zrobić bez decyzji seniora, był mu zupełnie podległy. Senior mógł też decydować o być albo nie być wasala, mógł mu ziemię nadać, odebrać. Im dalej na wschód, ten feudalizm był taki nieco luźniejszy. Tak? Była ta zależność, oczywiście była podległość. Wiemy, że przecież pierwsi piastowie to byli władcy, którzy funkcjonowali w ramach systemu prawa książęcego, tak to nazywamy. Władca był właścicielem wszystkiego, ziemi, ludzi, on decydował tak? o nadaniach, o kierunku politycznym, a więc też decydował o tym, w jaki sposób funkcjonuje rycerstwo, które przecież wyrosło z drużyny książęcej, z najbliższego otoczenia władcy. Tam, gdzie docierało chrześcijaństwo, tam docierał feudalizm. Ja bym powiedziała, że tym tropem powinniśmy pójść, bo on był bardzo dobrym systemem, który łączył interesy władców świeckich i kościoła. Kościół się świetnie odnajduje w systemach i odnajdował zawsze w takich systemach właśnie feudalnych, zależności. Trochę mniej może szczęścia miał wtedy, kiedy pojawiały się już inne formacje jakieś takie, powiedziałabym, społeczno-polityczne. Natomiast feudalizm bardzo ładnie kościół i jego władzę utrwalał i jednocześnie też dawał taką możliwość sprawowania jednak władzy nad władcami świeckimi. Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich. Kraje Słowian ciągną się nieprzerwanie od Morza Syryjskiego po Ocean ku północy. Królowie ich są obecnie czterej. Król Bułgarów i Bojesław, król Pragi i Krakowa i Mesko, król północy i Nakon na końcu zachodu. Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowni i gdyby nie ich niezgoda, żaden lud nie zdołałby im sprostać w sile. Oddają się ze szczególną gorliwością rolnictwu. Handel ich dociera lądem i morzem do Rusów i do Konstantynopola. Kobiety ich, kiedy wyjdą za mąż, nie popełniają cudzołóstwa, ale panna, kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do niego i zaspokaja u niego swoją żądzę. A kiedy małżonek poślubi dziewczynę i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej: gdyby było w tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by wziął twoje dziewictwo. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej. Kraje Słowian są najzimniejsze z wszystkich krajów. Najtęższy mróz bywa u nich, gdy noce są księżycowe, a dnie pogodne. A gdy ludzie wydychają powietrze, tworzą się na ich brodach powłoki z lodu niby ze szkła. W chwili objęcia władzy przez Mieszka, pogańskie państwo Polan rozpoczęło ekspansję w nowych kierunkach. Kogo Mieszko miał więc za sąsiadów? Gdybyśmy tak od północy ten zasięg wyznaczyli, to mieliśmy oczywiście przed podbojami Mieszka I. Pomorzan, Prusów, ich Mieszko nie zdołał ujarzmić i jak Państwo doskonale wiedzą, dopiero siła zewnętrzna w postaci zakonu krzyżackiego pozwoliła to zrobić w końcu XIII wieku. Ruś, bo tak gdybyśmy zakreślali ten obszar idąc od wschodu, Ruś, ale to też z zastrzeżeniem, że opowiadam Państwu o takim największym zasięgu państwa Mieszka I, czyli gdzieś przechodzimy mocno do przodu, do lat 90. i tak ogólnie to zakreślamy. Czyli to byłaby Ruś, Czechy od południa, no i cesarstwo, a od północy Związek Wielecki nad morzem. Tak wyglądało to sąsiedztwo. Czy były to zatem trudne warunki dla rodzącego się państwa? Nie do końca, dlatego że w literaturze jest taki pogląd, że Mieszko I, piastowie w ogóle, bo tak nazywamy ten ród, który stworzył państwo polskie, mieli dużo szczęścia, bo jako centrum swojej władzy wybrali Wysoczyznę Gnieźnieńską, która była właśnie w środku. Wysoczyzna Gnieźnieńska nie graniczyła bezpośrednio z żadnym z większych wrogów. I państwo polskie miało Mieszka czas, żeby, czy jego protoplastów, tak, czas, żeby okrzepnąć, żeby się wzmocnić, a nie musiało od razu wchodzić w jakieś takie konflikty graniczne. Więc ten układ geopolityczny był fenomenalny. Czy on był zamierzony, czy wyniknął z jakichś innych względów, tego jeszcze nie wiemy, ale nawet myślę, że to jest bez znaczenia chyba. Po prostu tak było, że ta Wysoczyzna Gnieźnieńska stała się tym matecznikiem i była w geopolitycznym bardzo dobrym położeniu, bezpiecznym na początek. Oczywiście bardzo intensywnie Mieszko zabiegał, żeby to swoje władztwo poszerzyć i poszerzał je najpierw na zasadzie takich zdobyczy plemiennych, czyli podporządkował sąsiednie plemiona, to widzimy wyraźnie. Wikingowie.
byli wytrawnymi kupcami, podróżowali daleko poza Skandynawię. Owszem, łupili, ale i handlowali. Jaki mieli wpływ na Europę, w której powstawało państwo Mieszka? Wikingowie w ogóle dla Europy rzeczywiście mieli swoją wartość w tym sensie, że byli doskonałymi zdobywcami Morza Bałtyckiego, zajmowali się handlem poza podbojem. To oni stymulowali ten handel w basenie Morza Bałtyckiego. I jeśli chodzi na przykład o Ruś, to bez wątpienia należy tutaj widzieć ich taką rolę też państwowo-twórczą. I tutaj tego nie można im odebrać. Fakt, że ten cały mit Wikingów na tej cudnej łodzi, tego rosłego brodacza, który się niczego nie boi, jest bardzo nośny. Zawsze to jest takie bardzo dla nas atrakcyjne do oglądania. No ale Wikingowie to nie byli tacy grzeczni chłopcy, to wszyscy wiemy. Natomiast jeśli chodzi o ziemie polskie, to powiedziałabym, że tutaj ten kiedyś obecny w historiografii taki nurt, który chciał widzieć w Wikingach założycieli, ojców założycieli państwa polskiego, należy wyraźnie odrzucić, bez wątpienia. To nauka pokazała, że jeśli chodzi o ziemie polskie i Mieszka, to odrzucamy. To pokutowało bardzo długo, dlatego że nie potrafiono wyjaśnić, skąd się wzięło imię Mieszka Dago, czy Dagon, Dagome, które obecne jest w bardzo ważnym takim regeście, który z czasów Grzegorza VII, papieża Grzegorza VII pochodzi, w którym kopista, wyciągając jakiś dokument z kancelarii papieskiej, nie bardzo mu znany, opisywał nam właśnie ziemię polskie i użył takiego nagłówka Dagome Iudex, czyli książę Dagome. I wiemy, że odnosił się ten regest do ziemi, do ziem polskich, do Mieszka I, natomiast też już dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie to była pobyłka kopisty, który źle odczytał na dokumencie oryginalnym, który regestował, a sam przyznał na zapisce takiej marginalnej, że nie wie, o kim pisze, po prostu zniekształcił pierwsze wyrazy dokumentu Mieszka, które prawdopodobnie brzmiały tak: ego mesco dux et ote senatrix. W łacinie zapisywano takie dokumenty bez dużych liter i nie robiono odstępów pomiędzy wyrazami, więc gdzieś to mu się po prostu odczytało jako Dagome, tak dzisiaj na to nauka patrzy, ale z tego Dagome poszedł cały ten taki w historiografii nurt, który badał to pochodzenie Mieszka od jakiejś grupy Wikingów. No błędny, już wiemy, tak? Była to taka ślepa uliczka. Za sąsiadów Mieszko I miał także Prusów. Prusowie w X wieku to była taka formacja, która tworzyła czasami, jeśli były takie potrzeby polityczne, taką pewną wspólnotę na czas jakiegoś konfliktu. To były poszczególne plemiona pruskie, które miały swój wiec plemienny, które miały swoich wodzów, które były pogańskie, które temu pogaństwu się oddawały i się go mocno trzymały. Nie chciały zrezygnować z pogaństwa na rzecz przyjęcia chrześcijaństwa, chociaż już dzisiaj wiemy, ale to my, że był to dla nich dobry kierunek, bo pozwoliłby im przetrwać, tak? To nie udało się Prusom, niestety. Natomiast były to po prostu plemiona pruskie, które funkcjonowały, powiedzmy, w sąsiedztwie takim północno-wschodnim Polski i które za czasów Mieszka I, czy nawet Bolesława, później Chrobrego, nie dawały się Mieszkowi we znaki. To były na pewno pograniczne jakieś, tak? Takie potyczki, ale proszę też pamiętać o zupełnie, ja zawsze na to zwracam uwagę, o zupełnie innym niż możemy sobie wyobrażać środowisku geograficznym nawet, w którym funkcjonowali współcześni Mieszkowi i Prusowie. To dzisiaj jak jedziemy przez Mazowsze, to widzimy płaskowyż pozbawiony, tak, lasów, czy nawet no, jak wjeżdżamy na Warmię, no to jest trochę to ukształtowanie powierzchni się zmienia, mamy trochę lasów. Za czasów Mieszka I, czyli X wiek, raz, że poziom wód był inny, wyższy, rzeki nie były tak uregulowane, płynęły meandrami. Nie śmiałabym wejść do tej puszczy z X wieku bez oddziału zbrojnych, bo ja już nie mówię o jakichś Prusach, którzy mogliby nas napaść, ale po prostu to był taki przestwór leśny, którego się człowiek boi, bo to była puszcza pierwotna. Ona nie miała wytyczonych traktów, szlaków, dlatego bardzo często poruszano się na przykład rzekami. Rzeki wykorzystywano jako naturalne takie arterie komunikacyjne. Zatem
to też nie było tak, że bardzo łatwo było się kontaktować tym dwóm żywiołom, dopóki osadnictwo i władza nie utrwaliła się na tyle, a osadnictwo nie poszło do przodu, że zaczęły się te żywioły, zwłaszcza no, ziemie polskie, zaczęły się zbliżać do Prusów i potrzebowały tych ziem. To też to sąsiedztwo było w miarę takie bez wojen. No nie widzimy tutaj wojny żadnej, tak, z Prusami za czasów Mieszka I. To nie był ten kierunek polityki. A i Prusom nie zależało na tym, żeby wojnę toczyć z Mieszkiem I, bo oni funkcjonowali w swoim świecie, bardziej interesowała ich sprawa Bałtyku, tak, tutaj może Rusi, bo to był ten kierunek, gdzie mieli więcej problemów, natomiast nie Mieszka. Nie ten czas jeszcze, za chwilę. Mówiliśmy dużo o cesarstwie rzymskim, ale też trzeba powiedzieć o wizji Ottona I. O wizji, która zasadzała się na poszerzaniu cesarstwa, jego obszaru na wschód. I tutaj Mieszko I, który zaczął się jawić Europie jako silny władca tej Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, ale taki, z którym można już politycznie prowadzić rozmowy i się układać, był bardzo dobrym elementem tej właśnie gry, czy tych zamierzeń politycznych Ottona I, który w rezultacie i w zamiarze miał poszerzyć władzę cesarza właśnie też o tereny polskie. Więc sytuacja, jeśli chodzi o tą główną siłę polityczną, była bardzo dobra, sprzyjająca. Zresztą w źródłach mamy określenia Mieszka Amicus Imperatoris, więc przyjaciel władcy. No to już wiemy, że po chrzcie, bo władca niechrześcijański nie mógł być przyjacielem cesarza. Sytuacja z Czechami była troszeczkę, powiedziałabym, niepokojąco zaogniona do momentu małżeństwa z Dobrawą, czyli zawarcia sojuszu, czyli tak do lat 60. Mieszko miał trochę problemów więcej, bo i Wieleci, i Czesi, ich wzajemny sojusz, ale po zawarciu sojuszu z Czechami widzimy, że Mieszko zaczyna odnosić sukcesy, nie niepokoi go na razie Ruś, nie niepokoją go Prusowie. Z Wikingami też mamy sytuację w miarę taką, powiedziałabym, no niezaognioną, stabilną. Oczywiście to różnie wyglądało na pograniczu, nad Bałtykiem, ale mówimy o generaliach, prawda? O tym, jak układały się relacje władcy. Więc ta sytuacja jest w latach 60. dla Mieszka bardzo sprzyjająca i ten władca pragmatycznie myśląc, nie wiemy, czy to on, czy otoczenie jego było na tyle przewidujące i politycznie wyrobione, zmierza do celu, czyli umocnienia swojej władzy i do tego, żeby to państwo, którym zarządza, wyrosło na jednego z graczy politycznych, takich ważnych w Europie. Pod koniec X wieku niemal cała Europa była chrześcijańska, a jej struktura polityczna przetrwała zasadniczo 1000 kolejnych lat.